Cześć, jestem Mateusz Łomata, kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pojedziemy na festiwal Rock na Bagnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest festiwal muzyczny, gdzie dużo muzyków, dużo koncertów i tak dalej tam jest. I właśnie na niego teraz jedziemy. Musimy od Warszawy, czyli tam gdzie mieszkam, pojechać do Goniądza i oczywiście wam to wszystko pokażę. Więc zanim jeszcze zaczniemy ten film, zostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, tutaj na moim paluszku, tam na dole, bo to jest bardzo ważne, żeby nie przegapić dalszych rzeczy i zostawić dzwoneczek, bo to też jest bardzo ważne. Co jeszcze widzę? Łapeczka w górę, bo to też jest bardzo ważne. Tak pomagacie mi, żeby dużo osób zobaczyło ten film, a ten film obiecuję, że będzie bardzo fajny. No i co? My lecimy teraz prawdopodobnie do samochodu i widzimy się już w nim. A, psst, zapomniałam o Instagramie. Wpadajcie na niego też. Dobra, jesteśmy w Szwalcie. No i teraz idziemy sobie do Goniądza, właśnie oczkiem. Będę wam pokazywał przebitki zjeżdżenia, nie będę wam pokazywał oczywiście całej drogi, bo to by zajęło po prostu 5 godzin, bo tyle mniej więcej się jedzie do Goniądza. Więc widzimy się już tam. Burgerka Maestro, red chili, znaleźliśmy w Maku. No i co, będziemy teraz, jedziemy już dalej, jesteśmy w drodze. Nie wiem ile nas zostało, ale na pewno jeszcze nie wyjechaliśmy z Warszawy. Nagrać jak wjechaliśmy do Goniądza, bo była tabliczka, ale już wjechaliśmy do Goniądza, no i jesteśmy w nim. Jakby ktoś się zastanawiał, jak on wygląda, to wygląda on tak. Ale bardziej go poznacie za jakieś 6 minut. I wow, jesteśmy
jakby to powiedzieć, na straganie w Goniądzu, gdzie będziemy sobie kupować coś do jedzonka, jakby mi się wyglądało w ten sposób. Że tutaj jest różnych rzeczy, jakieś napoje, nie wiem, gówna, lody i tak dalej, piwa, tak zwane coś tam. Więc żeby mi zdjęli film. No i ogólnie już się zaraz zgubię, więc będzie trochę przypał. Jak widzicie, mamy tutaj też jakieś takie kalkulóweczki, czy coś tam, jakieś śledzie, gówna, nie wiem, napoje energetyczne i tak dalej. Dlatego my tutaj sobie siedzimy i później przyjdziemy do głównej atrakcji, czyli festiwal. A na razie jesteśmy tutaj. Rząd gruczany, jest też gruczany. Ale oni jedzonko wiesz, jest jedzone. Jajka. Smalczyk czasami tak. No nie, oni zają się z jajka. Dobra, dochodzimy wreszcie do takiego tak zwanego tarasu widokowego, który znajduje się właśnie przede mną. I zrobimy sobie tutaj kilka foteczek, które zobaczycie na Instagramie. Dlatego zapraszam, link w opisie. Więc tutaj ogólnie mamy taki taras widokowy. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zaraz pokażę wam. O, proszę bardzo. Wygląda to w ten sposób. Tam jest taka duża polana, a tam jeszcze na końcu jest chyba las. Z tego co mi się wydaje. Idę się podam, tam gdzieś tam jest gdzieś festiwal. A tu jest taki duży las. I przy okazji zrobię zdjęcie. No, dlatego my teraz idziemy już na festiwal i w ogóle taka ciekawostka. Przecież ja byłem w sklepie i zjadłem sobie lada ekipy, bo tak sobie po prostu był. Więc taka mała ciekawostka. Nie wiem, czy to słychać, ale w każdym razie muzyka gra. To jest mniej więcej gdzieś tam. I idziemy teraz już na festiwal. Jesteśmy aktualnie w drodze. O, teraz dobrze słychać. Nie wiem, czy to dobrze teraz słychać, ale w każdym razie jesteśmy już bardzo blisko i tak naprawdę, kiedy my tutaj już przyjeżdżaliśmy, tam gdzieś tam byliśmy w koło naszego hotelu, to tam już było słychać tą muzykę. Jak widzicie, jesteśmy tutaj przy tej scenie. Tu słychać, jak taki pan mówi. Tam są takie namioty, w którym będziemy odbierać swoje plakietki artystów, nie? No. Tak się tutaj to nazywa, ponieważ moja tam rodzina będzie grała na tym koncercie, a przy okazji ja tam będę mógł iść za kulisy i tak dalej, ale to mniejsza. Więc w dzisiejszym odcinku będziecie w ogóle wiedzieć, jak wyglądają na przykład kulisy sceny, załóżmy. Nie mogli dzisiaj zostać, więc... ale zostawili swoje wydawnictwo z okazji 35-lecia na stoi Back to Loop Records. Teraz słyszysz takiego pana? O, i proszę bardzo, teraz widzicie tam, jest już scena. Są na tamtym stoisku. Także na tamtym stoisku są nasze wydawnictwo Rok Tabaknie. Tam są koszulki i plakietki. No i tutaj są właśnie te plakietki, których zaraz będziemy odbierać. Dlatego my widzimy się prawdopodobnie już tam przy scenie. Jak widzicie, dostałem taką plakietkę. Tutaj mamy nazwę zespołu, a tutaj moje imię. I tu jest kim jestem, muzykiem jestem. No. Dlatego my już wchodzimy tam do tej sceny, którą widzicie tam. I oczywiście wam, można powiedzieć, zunboxinguję to, co tutaj będzie. Chuj, to jest tak głośno, że ja muszę zaraz złożyć zatoczki. Ogólnie to musiałam stamtąd odejść. Wy na nagraniu nie mieliście tego tak głośno, ale tam powiem wam szczerze, że to było bardzo głośne. I no, w sensie tak naprawdę nie umiałem praktycznie się z nikim porozumieć, ponieważ no, było tam tak głośno, że nie słyszałem dosłownie nic oprócz muzyki. Dosłownie nic. Dlatego po prostu musiałam sobie odejść i chciałam wam powiedzieć, że zaraz tam wracam. Byłem w sklepie, jak widzicie, sobie kupiłem taką oranżadę, ale mniejsza. Ważne jest to, że kilka jeszcze rzeczy tutaj zrobimy, dlatego żebyście się nie nudzili, to będę mniej wstawiał relacje z tego miejsca jakby.
ale będę stawiał więcej ciekawszych relacji niż takich bardziej, gdzie opowiadam wam po prostu, gdzie coś dzieje. Ja już tam idę, no i widzimy się już za chwilę. Jem sobie burgerka właśnie i zamówiłem sobie tutaj, tam przy takim stoisku, bo miałem taki specjalny papierek. Nie wiem, czy jeszcze go mam, więc jeśli będzie, to wam oczywiście go pokażę. A teraz zabieram się do jedzenia. No, na przykład miałem taki właśnie papierek. Katarzyna brakowała, było niedużo. I właśnie za darmo, dzięki temu, za darmo chcieliśmy burgera tam. Nie musieliśmy za to w ogóle płacić. Dlatego pozdrawiam Ciebie, organizatorzy. Widzowie, powiedziałam, że muszę was coś powiedzieć, ponieważ pewnie słyszeliście, słyszycie, prawda, jak inne osoby tutaj grają jakiś koncert i pewnie przyszliście tutaj dlatego, bo Mateusz, przyszedłeś tutaj, żeby pokazać jakiś koncert i dlaczego nie pokazujesz koncertów i tak dalej. Sprawa jest prosta, prawa autorskie. To jest jedna z tych spraw, które są bardzo ważne. A najważniejsze prawa autorskie mają największy jakby wpływ na koncertach, ponieważ koncerty są jakby, żeby wejść na koncert trzeba zapłacić. A wy w tym wypadku teraz nie płacicie za to, że na przykład puszczą kawałki tego, co oni tam grają. Ale z racji tego, staram się być najlepszym youtuberem, jakim uda mi się być, to zapytam kogoś, czy te piosenki, czy jakaś ta piosenka mogę wam nagrać i po prostu nagram wam jedną całą piosenkę, żebyście dobrze ją słyszeli i tak dalej. Dlatego nagram wam ją po prostu, jeśli gospodarz na to oczywiście pozwoli. Widzowie, zapytałem organizatora jakby, czy mogę puścić piosenkę, w sensie nagrać ją i po prostu wrzucić, żebyście to widzieli. I okazało się, że takiej możliwości niestety nie ma ze względów właśnie praw autorskich, ale jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ nie będę was tutaj zostawiał z niczym, bo to nie ma całkowicie sensu. Dlatego z racji tego, że gra tutaj moja rodzina, to z tego co się dowiedziałem, nie mogę wrzucić piosenki, jeśli nie mam zezwolenia praw autorskich. A z racji tego, że moja rodzina gra, ma koncert tutaj i to po prostu jest, można powiedzieć, ich piosenka, to prawdopodobnie będę mógł nagrać wam ostatnią piosenkę, która będzie o 22, więc wtedy, kiedy tutaj widzicie, będzie już ciemno, ale będziecie mogli usłyszeć całą jedną piosenkę, bo tylko jedną wam nagram, Deutera, tak. Dlatego widzimy się już prawdopodobnie później, nie o 22, bo to trochę jeszcze czasu jest, teraz w tym momencie jest około 18, no. A ja teraz lecę, powinien coś porobić. Sobie na huśtawce lecę z moim kolegą, który jest tu. O, nie widać go, widać tylko jego nogi. I odpoczywamy ogólnie przed tym, żeby pójść na wielki koncert, który wam wreszcie nagram. Bo ten koncert mogę wam na szczęście nagrać. No bo nie mogę, bo są prawa autorskie. Tylko ten ostatni mogę wam nagrać, niestety, widzowie. Ale będzie niedługo. To jest specjalny. A masz kartę tą? Widać cię. Dobra, więc my widzimy się już tam. Dobra, chodź tam, żeby nie było, że... Siemam? Nie, widzowie. On mnie torturuje. Pomocy, zadzwońcie pod 500-0. Coś tam 0. 0. 600. 100, 100. Boże, Boże. Dobra. 500-100, 100 pomoże. Widzowie, zobaczcie, ile osób tutaj, którzy nie mają biletu, są na moście. Pełno osób jest na moście. Ci, którzy nie mają biletu, za chwilę wam to pokażę trochę lepiej z drugiej perspektywy, ale tam jest po prostu pełno osób, bo dużo osób po prostu nie ma biletów na ten koncert. I tutaj stoją, co nie? Tu na przykład mają kilka. O, teraz będzie dobrze widać. Widzicie, wie? Tyle osób jest.
tyle osób bez biletu. Więc dosłownie pełno osób tutaj jest. A my możemy sobie wejść, bo mamy plakietkę o... Tylko tak powinien się raczej pokazywać, tak żeby oni to widzieli. To. I idziemy stąd. Ogromna tachniocha, bo wziąłem kartówkę z chlebem, z musztardą i z ogórkami za 13 zł, jedyne 13 zł. To jest bardzo mało, za dużą kartówkę, dwa chleby, musztardę i cztery ogórki. Naprawdę bardzo fajnie i ogólnie sobie jemy i słuchamy muzyki. Dobra, zaczynamy! Patrzcie widzowie, ile osób wychodzi. W sensie idzie tu gdzieś albo wychodzi. Wygląda to w ten sposób. Tamci mają przerwę, a nasz zespół, można powiedzieć, zaczyna o 22.10. Deuter. To. Chcesz czekać na ten zespół? No, więc czekamy na zespół. I oczywiście pierwszą piosenkę, zgodnie z obietnicą, całą jedną piosenkę wam nagram. Zaraz zobaczycie pierwszą jedną piosenkę. Jest dokładnie godzina 21.55 i właśnie za chwilę zaczyna nasz zespół i nagram wam go od backstage'u. Więc widzimy się już na nagrywaniu! Ogólnie to nasz zespół już się tutaj ustawia. W tym miejscu dokładnie tak, jedna osoba. Ta tutaj, która się wcieliła też z naszego zespołu, jakby. No i za chwilę będziemy grać. A tą piosenkę, którą chciałem wam pokazać, będzie 13. Dlatego ja będę sobie posłuchać sobie kilka tych piosenek sam, a później po prostu usłyszycie całą jedną piosenkę. Bo teraz puszczają jakieś piosenki, bo się przygotowują. Ta nawet nie wiem, co to za piosenka. Bardzo stary utwór. Jak ogłaszałem, że biorę w tym projekcie udział, ludzie pisali, o, instrukcja będzie? Będzie! Agnieszka zaśpiewa instrukcję. Zapraszamy z instrukcją. Ten Yeah!
Ogólnie widzę, to już jest kolejny dzień. I idę właśnie po jedną rzecz, taką ciekawostkę, to w ogóle odbiega totalnie od całego filmu, że w pewnym sklepie kupiłam do tej ekipy. No i właśnie idę po kolejnego i pokażę wam, ile tych lodów jest, o ile tam coś jest jeszcze. Bo wczoraj było pełno, jak wieczorem, tak już w okolicach 21. I tak dobrze, bo to nie za darmo się nabija. Parę lat. Nie, nie. Teraz jest o wiele mniej. Tych lodów. Zbierzemy sobie jednego loda, ekipa. Proszę bardzo. Idziemy. Widzowie, jest lód ekipy. Więc... taka mała ciekawostka, a my będziemy już lecieć do Warszawy, bo to w sumie jest tak naprawdę, można powiedzieć, już koniec dzisiaj, bo festiwal trwał 2 dni, my przyjechaliśmy na 2 dzień, bo tam tak jakby grała moja rodzina, właśnie ostatnie jako, dużo osób było w ogóle. I nagrałem wam tą ostatnią piosenkę, która nazywała się Instrukcja. Tą piosenkę też możecie znaleźć na YouTubie, wpisując sobie Deuter Instrukcja, tylko po prostu inaczej brzmi, no bo wiadomo, na koncertach to wszystko inaczej brzmi. No, i dlatego my widzimy się prawdopodobnie już na pożegnaniu. Ciągły do domu. Nie pojechaliśmy. 3 dni wolności, nie? Ja to wiesz, lata za ten ksen, na to był festiwal, gdzie ktoś dawał mi... Ja już jestem w domu, oj przepraszam, nie będę wam pokazywał tego, co jest tam, ponieważ to już na niedługo na niektórych filmach będą. Słuchajcie widzowie, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, wpadajcie na Instagrama, łapkujcie ten film, łapeczka w górę, bardzo ważna, i subik z dzwonem też jest bardzo ważny. Więc bardzo dziękuję za oglądanie, na festiwalu było super, dużo krzyczałem, więc troszeczkę jak widzicie mam lekką chrypę. Niedługo powracamy z filmami. To co przed chwilą widzieliśmy, to widzieliście to tło na odcinki, czyli jak będzie wyglądało mniej więcej moje studio, ponieważ już kończę etap studia, więc niedługo pokaz studia też przy okazji wam powiem. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie. Wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć!